To jest raport o stanie świata. Sezon nieogórkowy. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry państwu. Kolejna wakacyjna środa i kolejny odcinek raportowego sezonu nieogórkowego. Dziś rozmawiamy o kuchni i o smakach, czyli teoretycznie o tym, o czym się nie rozmawia. Ale czy rzeczywiście? Czy smak to jest Coś tak subiektywnego, że nie da się tego ocenić stosując w miarę obiektywne narzędzia. Mój dzisiejszy gość właśnie to robi zawodowo. Kto to jest dobry szef albo szefowa kuchni? Co to znaczy dobre danie w restauracji? Jak kształcić kucharzy, ale też własne kubki smakowe? O tym w dzisiejszym odcinku sezonu nieogórkowego raportu o stanie świata. Sezon Nieogórkowy to wakacyjna odmiana raportu, programu, który istnieje dzięki finansowemu wsparciu słuchaczy. Dzięki Państwu jest on otwarty do słuchania za darmo dla każdego i całkowicie niezależny redakcyjnie. Za to wsparcie z serca Państwu dziękuję, a wszystkich, którzy chcieliby nas wesprzeć i dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Nasz adres: raportrosiaka.gmail.com, adres naszej strony: raport o stanie świata. Pl. Chris Wawrzak jest realizatorem tego podcastu. Jesteśmy w Studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś Iwona Niemczewska, szefowa kuchni, właścicielka znanej restauracji w Szczecinie, jurorka międzynarodowych konkursów kulinarnych, z wykształcenia prawniczka, kucharz i cukiernik, a także absolwentka szkoły kulinarnej. Le Cordon Bleu w Londynie i Instytutu Pola Bocuse w Lyonie. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy może od filozofii. O smaku, o gustach naprawdę się nie dyskutuje? No, taka chyba przereklamowana filozofia, jak najbardziej. Jak to filozofia, właśnie dyskutuje się, <grym> tak? Z przyjemnością podyskutujemy. Ale to jest tak, że możemy stosować obiektywne narzędzia, ażeby ocenić. Czy coś, co wykonaliśmy w kuchni, zostawmy na boku, malarstwo, piosenki itd., rozmawiamy o kuchni. Mamy narzędzia, które potrafią nam określić, czy dane danie jest po prostu dobre w sensie profesjonalnym i możemy to odróżnić od dania, które jest złe albo niedorobione w sensie profesjonalnym. Tak, choć jest to, to, jak pan właśnie słusznie zauważył, bardzo trudne i człowiek musi mieć wiedzę, który to ocenia i doświadczenie smakowe, czyli powinien zjeść bardzo dużo dobrych i niedobrych dań, aby wyrobić sobie swoje zdanie. Obiektywizm jest trudny w tym momencie, ale właśnie będąc subiektywnym, powinniśmy starać się być obiektywnym, przede wszystkim profesjonalnym i patrzeć. Ogólnie na to danie, a nie tylko na swoje preferencje smakowe. Ja czasami oceniam bardzo wysoko dania, które mi nie smakują, ale od strony profesjonalnej wiem, że to jest danie dobrze skomponowane smakowo. Niedawno mieliśmy gościa, który zasugerował taką propozycję. Mianowicie, że obiektywizm to może nie istnieje, ale istnieje coś takiego jak bezinteresowny subiektywizm. Zgadzam się, bardzo mi się to podoba. Podpisuję się z przyjemnością. To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, że ocenia pani dania, które pani nie smakują, ale są zrobione dobrze. No tak? bo jestem I... profesjonalnym sędzią, tak? Jak idę prywatnie do restauracji, no to mówię, smakuje mi, nie smakuje. Natomiast jako sędzia mam swoje obowiązki. Wykonuję pracę na rzecz tych, którzy mnie poprosili, a przede wszystkim na rzecz tych, którzy stanęli do konkursu. I to jest mój obowiązek ocenić ich prawidłowo. Proszę powiedzieć, jak wyglądają takie konkursy? To znaczy, kto w nich? Może zacznijmy od tego, kto w nich występuje. Wszystko zależy od regulaminu konkursu. Każdy konkurs jest inny, właśnie. Bardzo często osoby stające z tych konkursów. Zamiast przeczytać dokładnie regulamin, popatrzeć jak gdyby na poprzednie edycje i powiedzieć, aha, to jest konkurs dla mnie, i w tym momencie zobaczyć właśnie zasady tego konkursu, dokładnie się do tego przygotować i złożyć, składając aplikację, po prostu, a idę tam, idę tam. I bardzo często wybieramy konkurs niekoniecznie dla nas, dlatego że każdy konkurs jest inny i co innego jest ważne w danym konkursie. Jeżeli jesteśmy doskonali smakowo, ale niezbyt dobrze w technice i w przygotowaniu, no to niekoniecznie powinniśmy wybierać konkursy, w których akurat na to kładzie się duży nacisk i jest spora ilość punktów. Także, tak jak w życiu, trzeba być zawsze mądrym i przygotowanym. A co się ocenia, jak pani mówi o technice i przygotowaniu? Co się ocenia? Rozumiem, że dzieje się to na oczach sędziów i co? I Nie wszystko, nie wszystko, dlatego że znowu zależnie od konkursu niektóre konkursy mają wiele etapów i ocenia się i znowu słowo technika też będzie za każdym razem inaczej pojmowane. W niektórych w większości konkursów tak za technika będziemy rozumieli to w jaki sposób kucharz pracuje, czyli czy dobiera prawidłowe techniki obróbki sposób pracy, tak? Organizacja pracy, czyli to wszystko. A w, na przykład w konkursie San Pellegrino za technikę rozumiemy to, czy dobrał prawidłowe obróbki do danego produktu. Czyli A co poprzez, to jest prawidłowa obróbka? To znaczy, czy dobiera prawidłowe noże, czy Nie, 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 nie. Chodzi o obróbkę mięso? kulinarną, czyli czy duszenie, czy smażenie, czy gotowanie, czy pieczenie, czy też może samomarynowanie, właśnie fermentowanie, tak? W tej technice chodzi o to, czyli komisja, która wybiera danych Dane osoby, aby się zakwalifikowały do kolejnej edycji konkursu, do kolejnego etapu konkursu, patrzy, czy dany kucharz wybrał prawidłową technikę obróbki danego produktu, czy poprzez tę technikę ten produkt stał się lepszy. Czy może nie jest odwrotnie, że biorąc ten produkt, zastosował technikę, gdzie ten produkt stracił? Także też mhm. bardzo fajne podejście. Dlatego mówię, że. A proszę podać przykład. Na przykład, ale to też znowu będzie częściowo subiektywne. Mhm. Ogólnie, niestety, to co powiedzieliśmy, subiektywizm, ale taki fair, tak? Mhm. Bezinteresowny. Bezinteresowny. No, na przykład jajko. W jakiej postaci dla pana jajko jest najlepsze? Jajko na miękko 7 minut. Czyli mamy odpowiedź. Na przykład mój mąż nienawidzi jajka na miękko. Więc jeżeli pan by oceniał mnie, która bym startowała do konkursu pod tytułem Najlepsze jajko na świecie i przygotowałabym jajko na miękko, gotowane 7 minut, nie z lodówki, tylko z temperatury pokojowej, bo to są również różnice, mm. tak, to pan by mi dał maksymalną ilość punktów, a mój mąż dałby mi zero. I tu pokazuje, jak niesamowicie trudno jest właśnie oceniać ludzi zapominając o swoich prawda, preferencjach, bo ja bym teraz tak sprawdziła, jakie to jajko. Jeżeli to jajko byłoby zerówką albo jedynką, to ja bym za, te, za ten pomysł dała dużo punktów. Natomiast, jeżeli ktoś by mi zaserwował trójkę na miękko, to już niekoniecznie, bo trójka na miękko nie ma tej słodyczy i ma inną konsystencję. Czyli znowu kłania się wiedza, Którą taki sędzia powinien mieć, zarówno o towarach, jak i właśnie o obróbkach termicznych w tym momencie? Jak to praktycznie wygląda? Mówi pani, że nie zawsze te przygotowania dzieją się na oczach sędziów? Czyli gdzie się dzieją? Czyli właśnie to, co powiedziałam, ten konkurs San Pellegrino, pierwszy etap polega na tym, że kucharze do lat 30 składają, już niestety jest za późno, bo już był termin minął, składają swoje aplikacje i kucharze z Instytutu Alma, włoskiego Instytutu Alma, oceniają czytając. Czyli w tym momencie oni nie próbują tego dania, oni czytają tę aplikację, czytają ideę tego kucharza, co chce ten kucharz przekazać światu na przyszłość i właśnie oceniają dobrane obróbki do danych produktów. Jeżeli ich zdaniem to jest ciekawe, to ten kucharz przychodzi do dalszego etapu, gdzie już ja jestem sędzią siedzącym, oglądającym ich pracę i próbującym ich dania i słuchających ich idei, jaką chcą przekazać światu. A ocenia pani ich zachowanie podczas pracy? W tym, konkre znaczy, to... w tym konkretnie konkursie o, to jest bardzo ciekawy konkurs, dlatego że mamy 30 punktów, 10 punktów jest za smak, 10 punktów jest za prezentację tego dania nigdzie nie ma, aż tak dużo, i 10 punktów jest za ideę, czyli za pomysł. Także konkurs. Ktoś by powiedział: Wow, tylko 10 punktów za smak, aż 10 punktów za pomysł i aż 10 punktów za prezentację. Ale tak właściciele San Pellegrino, czyli znamy wszyscy 50 Best in the World, tak? czyli 50 najlepszych, a teraz nawet 100 najlepszych restauracji na świecie, to są ci sami ludzie San Pellegrino i wymyślili taki konkurs. A ocenia pani, nie wiem, to, czy kucharz do siebie mówi, albo kucharz, w jaki sposób podchodzi do dania i do produktów, Oczywiście. co z nimi robi. Oczywiście. Czy się nie wiem, czy się poci, czy się nie poci. O, bardzo fajny, bardzo fajne pytanie. Jak najbardziej właśnie bardzo fajny temat, poci się. Proszę Państwa, no jeżeli kuchasz się poci i nie ma czapki na głowie, no to ten pot po prostu z niego spływa. Prawda jak mamy wiersze tłusta oliwa a co się z tym dzieje? No, często gęsto ten pot leci do garnków. Więc to jest absolutnie nieakceptowalne, więc dlatego kucharze powinni nosić czapki, tak, powinni mieć chusty zawiązane na szyi, aby ten pot właśnie się zbierał i nie miał szansy wejścia nam w jakieś nasze garnki. Także oceniamy to, co jest w regulaminie. Organizator zawsze wskazuje regulamin i punkty, które mamy przyznawać zawodnikom ale jesteśmy ludźmi, tak samo jak sędzia w sądzie, zawsze pierwsze wrażenie już buduje jakąś naszą wizję danego człowieka. I ten człowiek tę wizję albo może podnieść, prawda, czyli na przykład ktoś wchodzi, jest arogancki, ale potem będzie cudownie gotował, będzie, będą wspaniałe smaki, no to i oczywiście wygra, ale te pierwsze wrażenie już jest negatywne, więc warto na konkursie oczywiście być sobą, ale być też takim eleganckim, tak? Mhm. Takim, no, ludzie na nas patrzą. Warto pokazać, że zawód kucharza jest zawodem nie z nizin społecznych, jak to moja ciocia zawsze mówiła, gdy przeszłam na stronę gotowania, że spadłam z drabiny społecznej na samo dno. E, mi zależy w tym Będąc mojej... Będąc prawniczką Ta, została prawda? pani... Kucharką. Matko no właśnie, Boska. do tego dojdziemy. Do tego Matko dojdziemy. Boska. Dlatego fajnie, jak gdybyśmy z jednej strony, właśnie, gdyby ten zawód kucharza miał szacunek, ale nie celebrycki. Bo w, obecnie w Polsce mamy, prawda, bardzo dużo celebrytów hmm. i oni mają tak zwanych followers'ów. I to jest najważniejsze, ilu tych followers'ów, jakie zasięgi. Natomiast nieczęsto ci ludzie mają jakiś poziom. Zachowują się właśnie tak, że chciałoby się ich naśladować. Także fajnie by było, gdybyśmy w tej kuchni doszli do takich eleganckich zachowań, tak jak to jest we Francji. Skoro o Francji mowa, czy są Pani zdaniem dania z definicji szlachetne i nieszlachetne? To znaczy, czy foie jest zawsze lepsza niż papryka szczeciński? A propos, ma pani papryka szczeciński w swoim menu w e, restauracji? Nie, robię tylko na zamówienie. Są restauracje, które się w tym specjalizują. My robimy czasami podobno dobre, tak jak to niektórzy piszą. Foie też ciekawy temat, bardzo dyskusyjny, tak? Wielu mhm. osób się w tym momencie oburzy i powie, jak można karmić gęsi na siłę, aby tylko, prawda, wytworzyły obtuszczoną wątrobę. Jak każdy temat będzie bardzo dyskusyjny, znajdzie swoich totalnych przeciwników i ludzi, którzy będą uwielbiali foie mi się wydaje, że w świecie jest miejsce dla wszystkich. Jeżeli będziemy się szanować, to będzie zrównoważony rozwój i będzie jak gdyby balans, tak? Bo tej foie się za dużo nie zje. Mhm inni będą tylko weganami, wegetarianami i jak gdyby świat przeżyje, tak? Pójdzie dalej. Poza tym to jest tradycja, prawda? Nie wiem, Francuzi tego typu rzeczy jedzą, jedzą confit de canard na przykład, prawda? Który się na szczęście przyjął w Polsce, bo to jest jedna z najlepszych obróbek właśnie drobiu, szczególnie nóg kacz i gęsich, tak? Mm -hmm. Bardzo, bo to dlaczego to, jest, to było tak robione? Żeby utrzymać jak gdyby w długim życiu mięso. Jak kiedyś nie było lodówek, po prostu je się trzymało w tłuszczu. W tym momencie one się nie psuły. Ale ta obróbka powoduje, że to mięso jest niesamowicie miękkie i poprzez konfitowanie nie mamy tłustego mięsa, bo wręcz odwrotnie, tłuszcz uwalnia się i wychodzi jeszcze do tego tłuszczu, który jest otoczony. Więc finalnie mamy całkiem nietłustą nogę gęsi lub kaczki. Jeszcze jak ją wykończymy pod jakąś salamandrą czy grillem, to będzie mieli super chrupiącą skórkę. Ale wracając do tego pytania, czy jakby pani oceniała kucharza robiącego fłagra i kucharza robiącego papryka Szczeciński, to ten, co robi fłagra, miałby fory na samym początku? Absolutnie nie. Żaden by nie miał forów. Patrzyłabym, jak pracują, czy prawidłowe techniki obrał, czy jak obrał flagrę, tak? Bo to jest też istotne. Jakie temperatury, jakim nożem kroił, w jaki sposób ją zamarynował. A przy paprykarzu patrzyłabym, jakie techniki właśnie stosuje, jakie ryby, jaki ryż, jak długo gotuje i tak dalej. Czyli patrzyłabym, czy właśnie dane techniki do danego dania, do flagry i do paprykarza szczecińskiego dobrał prawidłowe. A na końcu bym oceniła efekt finalny. Dlatego, że dzisiejsze czasy są bardzo ciekawe. Ja mogę nie znać techniki, którą stosuje która stosuje osoba stająca do konkursu. Ja się również bardzo dużo uczę na co dzień. I każdy kucharz, każdy sędzia uczy się codziennie z każdego nawet konkursu, w którym ocenia. Tylko właśnie musimy być otwarci, musimy patrzeć i przyjmować nowe rzeczy i szanować te rzeczy. Być może czasami one będą absolutnie nieakceptowalne, będą nas oburzały, ale efekt finalny będzie taki, że z przyjemnością się tego nauczymy. I to jest też ważne, aby łączyć właśnie te pokolenia Młode i te, które już jest, umówmy się, na górze swojej A drogi proszę życiowej. powiedzieć. Do czego w ogóle służą konkursy? O co w nich chodzi? Poza tym, żeby się no jakby pościgać, wziąć udział w pewnych zawodach, w pewnej konkurencji, co zawsze jest ekscytujące dla uczestników, ale po co one są? Jeżeli stajemy do konkursu, to wymaga to od nas sporej dawki przygotowania, zainteresowania, dyscypliny. Bardzo często ludzie po prostu gonią, wstają, robią, jest taka rutyna, tak? Robimy codziennie te same czynności. Stając do konkursu, z tej rutyny musimy wyjść. Musimy poszukać, znaleźć nowe inspiracje, popróbować coś nowego i to nas jak gdyby rozwija i to wydaje mi się, że bardzo mocno. To daje nam takiego kopa, to nam pokazuje, że są jeszcze inne rzeczy, inne techniki, inni ludzie. Obserwujemy innych, patrzymy co inni robią, no bo chcemy być najlepsi. Skoro już idziemy do konkursu, chcemy zdobyć nowe doświadczenia. I uważam, że stanięcie w jakimś konkursie, ściganie się z kimś bardzo dużo nas rozwija, także naprawdę warto. A dla nas obserwujących, czy sędziów, czy osoby, które po prostu przyjdą i zobaczą jak inni gotują, daje niesamowitą moc energii. Bo to stymuluje człowieka. No i znowu uczy, tak? Bo ten ktoś ileś czasu poświęcił, aby właśnie przygotować to danie, te kreacje na talerzu. Jak się kształci kucharza? Zależy, w jakim etapie życia się go dostaje pod swoje skrzydła. No to powiedzmy... Jeżeli dostajemy młodego kucharza takiego bezpośrednio po szkole gastronomicznej, to znowu, w zależności od tego, jaka to szkoła gastronomiczna była, niestety. Na szczęście coraz rzadziej, bardzo często te szkoły kulinarne, ze względu na brak środków finansowych, ze względu na niedobory w kadrze. Słabo kształcą tych kucharzy, tak? I przychodzi kucharz, który spędził w szkole 4-5 lat i naprawdę bardzo mało umie. On nie potrafi filetować ryby, on nie potrafi rozebrać kurczaka. On zna sporo teorii, tak? Bo faktycznie teoria tam jest wykuwana siedzą ludzie i słuchają, i piszą te klasówki i tym podobne ale jeżeli chodzi o towar i możliwość obróbki jego, to jest to bardzo słabo wygląda. Tam, gdzie ja byłam w szkole, Moje zajęcia polegały na tym, że najpierw było masterclass. To masterclass było teoretyczne i praktyczne od razu, czyli szef mówił i pokazywał. A następnie myśli my szliśmy w grupach dwunastoosobowych, także małych, do kuchni. Każdy miał swoje stanowisko, swój cały yy, zakres produktów i musiał gotować takie samo danie. Więc to jest zupełnie inna szkoła, ale niestety taka szkoła jest bardzo droga, bo wiadomo, ile kosztują dzisiaj ryby i dobrej jakości. Mięsa i inne produkty. A uważa pani, że należy się uczyć rzeczy podstawowych, to znaczy wspomnieliśmy o jajku? Oczywiście. Powinniśmy się nauczyć gotowania jajka? Oczywiście. Właśnie to jest chyba, wydaje mi się, błędem dzisiejszych czasów. Są tak zwani kucharze Instagramowi. Oglądamy ich kreacje na Instagramie, one są przepiękne, tylko że na przykład ja albo inny kucharz profesjonalny wie, ile czasu wymaga ułożenie takiego talerza, tak? Zrobienie idealnych krążków, ułożenie tego wszystkiego. Ale czasami potem jemy te dania i ten czar niestety znika. One nie mają ani struktury przyjemnej, ani smaku przyjemnego, ani aromatu, ani też temperatury. Bo jeżeli serwujemy dania, Ciepłe, no to powinny być ciepłe. Powinny dojść do gościa przynajmniej ciepłe. No nie gorące, ale przynajmniej ciepłe. Bardzo często jest tak, że dostajemy dania teoretycznie ciepłe, po prostu zimne. Czyli uczymy się rzeczy podstawowych. Ja na przykład lubię kanapki. Ja też. To nie jest tak, że wystarczy uciąć chleb, pokroić wędlinę albo pokroić ser, położyć jedno na drugie. Powinniśmy się tego uczyć, powinniśmy szukać sposobów na to, żeby ta kanapka. Po pierwsze ładnie wyglądała, po drugie, smakowała w taki sposób, który nas samych zaskoczy? Yy, tak, no przecież kanapka to jest pretekst, tak? Na tą kanapkę dzisiaj możemy położyć tyle rzeczy, najróżniejszych past, możemy najróżniejsze pieczywo zastosować, ala pieczywo, wszelkiego rodzaju wypieki, glutenowe, bezglutenowe. To jest, nawet kanapkę możemy zrobić, nie wiem, pomiędzy dwoma kawałkami warzyw, tak? Czyli to jest znowu pretekst, ale. Aby to robić, aby tworzyć, powinniśmy nauczyć się zrobić zwyczajną, taką najprostszą jak mama robiła do szkoły kanapkę, ale pyszną. Taką, że się zje, że będzie prawidłowo dobrej grubości ukrojony chleb, że będzie prawidłowa ilość tego, czym smarujemy i tak My wszyscy od razu chcemy zdobywać Mount Everest, ale się nie przygotowujemy do tego. Pani jest z tej szkoły, która mówi, że czym prostsze, tym lepsze? Tak. Tak, ja to robię. Czyli lubię. uważa Pani zapewne, że włoskie jedzenie jest najlepsze na świecie? Yy, nie. <ścoughs> yy, dlaczego już się tłumaczę? Yy, włoskie jedzenie jest najlepsze na świecie pod warunkiem, że mamy włoskie produkty. Aha. Czyli mówiąc najprostsze, jeżeli jest proste danie, bardzo łatwo widać w nim wszelkie defekty, wszelkie błędy. W skomplikowanych daniach możemy to dość prosto ukryć. Tak, bo mhm. zrobimy jakieś tutaj bariery. I przeciętny człowiek tego nie zauważy. Natomiast właśnie w tym jajku, no co mamy, jajko i 7 minut, tak? No więc to, co zaczęliśmy rozmawiać na samym początku, w zależności od tego, jaka będzie temperatura pierwotna tego jajka, czy wyjmiemy go z lodówki, czy weźmiemy z kuchni, na jakiej wysokości nad poziomem morza to jajko gotujemy, czy jest to w górach, czy nad morzem, to wszystko wpływa, jak w efekcie finalnym jajko 7 minut gotowane będzie się prezentowało. Na talerzu, czy tam w jakimś pojemniku, i w naszych ustach. Więc to, co mówimy, wracamy do początku. Najpierw musimy mieć wiedzę tą podstawową, te fundamenty, a dopiero potem powinniśmy bajerować. Dlatego, że ludzie często gęsto się dziwią, robię 10 razy, a jedenasty mi nie wyszedł. No tak, dlatego, że się zmieniły warunki w kuchni, bo na przykład kiedyś było zimno, dzisiaj jest ciepło, jest inna wilgotność. Wziąłeś inną mąkę, dłużej lub krócej mieszałeś. Nie zwróciłeś uwagi, że wbiłeś jedno jajko za dużo, albo nie zwróciłeś uwagi, że wziąłeś albo same żółtka, albo całe jajka. To wszystko zmienia strukturę, smak, sposób pieczenia wszystko tego naszego dania. To jest bardzo ciekawe, co pani mówi i gdzieś tam prowadzi do, przynajmniej mnie prowadzi do takiej myśli, że my tak naprawdę w jedzeniu bardzo często poszukujemy prostoty i poszukujemy tych smaków, które nas uwiodły. W dzieciństwie Gąbrowicz na Łorzu Śmierci chciał malin. Każdy z nas pamięta ten moment, kiedy idzie na targ, albo pamięta, albo nie, i bierze pierwszą dobrą truskawkę w roku. I to jest smak, którego się nie da porównać z niczym. To jest to, z czego wyrastamy, prawda? Tak samo dotyczy to owoców, dotyczy to, nie wiem, dobrego kawałka mięsa, tak samo, czy dobrego kawałka wędliny, warzyw. Myśli pani, że w tym zalewie, do tego pani wielokrotnie tutaj nawiązuje, kucharstwa instagramowego, celebryctwa, gdzieś nam umykają te proste rzeczy i proste smaki, o których powinniśmy pamiętać? Tak myślę, dlatego że obserwując dzisiejsze trendy, bardzo wiele osób goni za nowościami, ale to co pan powiedział, Najbardziej lubimy muzykę, którą znamy. Taka jest prawda. I najbardziej lubimy smaki, które znamy. Aczkolwiek też trzeba wziąć pod uwagę, że zawsze patrzymy, w cudzysłowie, oczywiście na te smaki przez różowe okulary. Czy jak zapamiętaliśmy, miałam taką fajną sytuację z mężem, zapamiętał z lat młodości Makowiec. Mhm. Zadzwoniłam do tego miejsca, zapytałam się, czy jest ten sam cukiernik, który robił te 20 lat temu Makowiec. Tak, ta sama pani piecze ten Makowiec. Zadzwoniłam do tej pani, przedyskutowałam się, że ta sama receptura, te same jak gdyby, też mak od początku, nie żadne masy makowej tym podobne. Czyli maksymalnie dużo sprawdziłam, czy jest szansa, że ten makowiec będzie taki sam, jak te 20 lat temu. Kupiłam ten makowiec, mój mąż był taki rozczarowany, bo pomimo, że to ta sama pani upiekła, jego smaki się w międzyczasie zmieniły. I o tym też musimy pamiętać, że nawet jak ta babcia by nam ugotowała, nie wiem, ten sam rosu. Ale my i nie wiedzielibyśmy, bo to również jest jeszcze inny temat, że nie wiemy, że to babcia ugotowała ten rosół, tylko po prostu tak zwany blind testing. Dostajemy ten rosół, to być może nawet byśmy go nie wybrali. Także to jest jeszcze też ciekawy temat, jak nasz mózg reaguje na bodźce i na smaki i na to, co myślimy o tych smakach. Dlatego, że danie to nie jest doświadczenie wyłącznie smakowe, to jest doświadczenie... Wielozmysłowe. L ludzkie. Neurokognitywistyczne, ja... dokładnie, prawda? Wszystkie zmysły biorą w tym udział i to jest właśnie piękne. Pamiętam opowieść Żyda, który został uratowany z Holokaustu przez polską rodzinę. Który opowiadał o tym, że jak trafił do tej rodziny, to dostał kawałek czarnego chleba posmarowany masłem i cukrem. On opowiadał o tym, jak miał 80 parę lat. I powiedział, że nigdy w życiu nie jadł lepszego posiłku, lepszej potrawy, niż to, co dała mu ta pani. To jest też doświadczenie kuchni, to jest też doświadczenie jedzenia. To nie jest kwestia tego, że on sobie wymyśla te rzeczy, albo że jemu, że tak powiem, wyobraźnia podpowiada. Z jego punktu widzenia, z jego doświadczenia osobistego, naprawdę sytuacji. nie było lepszego posiłku w jego życiu, mimo że jadł w najlepszych restauracjach, bo jest znanym człowiekiem. Jadł w najlepszych restauracjach na świecie. Mówi, że nigdy w życiu nie jadł lepszej rzeczy. Ja się z nim zgadzam. I fajny, kolejny pan temat poruszył, bo to jest związane z danym momentem, jakim jesteśmy w życiu, prawda? Z atmosferą. Tak można w skrócie powiedzieć. Widzę, że restauratorzy na to zwracają uwagę, i to jest ważne, właśnie atmosfera, w jakiej konsumujemy. Jeżeli idziemy do baru, no to po prostu chcemy szybko zjeść. Natomiast, jeżeli idziemy do restauracji, to niezwykle ważne jest, jaka jest atmosfera w tej restauracji, jaki jest serwis tej restauracji, nawet jak wyglądają ściany i kolory talerzy, czy to wszystko gra. Jeżeli nam będzie pasowała, to te posiłki będą nam 100 razy bardziej smakowały. Być może te same posiłki podane w jakiejś ciemnej piwnicy już by nam tak nie smakowały. Na no to też warto zwracać uwagę w domu, nawet chociażby cokolwiek szykujemy, aby zjeść ten posiłek w sposób sympatyczny, przyjemny. Skoro pani poruszyła ten temat, to muszę zadać pytanie, dlaczego obsługa w Polsce jest na tak beznadziejnie niskim poziomie? Dlaczego szczytem uprzejmości w Polsce jest wtrącanie się kelnera w rozmowę dwojga ludzi i pytanie się, czy smakuje. Nie. Mamy. mamy bardzo mało y, szkół kształcących kelnerów, i nie jest to zawód, który właśnie znowu na tej naszej drabinie społecznej jest wysoko. Jeszcze może jak zrobimy jakiś health, y, health Room zamiast Hells kitchen i y, będziemy mieli celebrytów kelnerów, to może znowu stanie się to zawód, prawda? Pożądany. W sumie bardzo fajny pomysł w tym momencie sama wpadłam na taki fajny pomysł, bo faktycznie brakuje kelnerów. Tak, z drugiej strony, nie jest to wielki problem, prawda? Być fajnym kelnerem, ale wydaje mi się, że jest jeden podstawowy warunek musimy lubić ludzi. Mhm. Mm a z tym I, jest I też lubi swoją pracę. Tak. Ja oczywiście jestem dotykam swojej własnej obsesji. Ja po, ja po prostu dostaję amoku, jak ktoś przychodzi do mnie i mnie pytać, czy mi smakuje. Yy, bardzo tego nie lubię. Wolę francuskich kelnerów, którzy po prostu mnie olewają totalnie i zachowują się tak, jakby im <sum> nie zależało, żebym ja tam kiedykolwiek wrócił, niż kelnerów, którzy. Kelner nie powinien zachowywać się w sposób. Usłużny. Kelner powinien obsługiwać człowieka, a nie zachowywać się tak, jakby był sługą tego klienta, bo nie jest żadnym jego sługą. Prawda? No to znowu poruszyliśmy kolejny fajny temat. Wszystko zależy od osoby, tak? Jedna osoba zostawiona sama sobie będzie zniesmaczona, opuszczona, yy, smutna. Będzie się czuła nieważna. Pan będzie właśnie... Czuł się wspaniale w końcu dali mi spokój, mogę posiedzieć, kontemplować, mogę prowadzić ja Zwykle rozmowę. przychodzę do restauracji z kimś, nawet jeżeli przychodzę sam. To też oczywiście zawsze zależy, prawda? W jakich okolicznościach to pytanie pada, sakramentalne, czy panu smakuje, czy, panu, czy państwu smakowało, ono zwykle pada. W, w, w niezbym dobrym momencie. Albo w niezbym dobrym momencie, albo w restauracjach, które też. Powiedzmy sobie szczerze, nie są z najwyższej półki. Jak wchodzi gość do restauracji i ta restauracja nie jest dużą restauracją, to najczęściej pokazuje, co potrzebuje. Bardzo często obserwujemy osoby, które właśnie wchodzą i chcą mieć święty spokój, ale innym razem wchodzą osoby i patrzą, spoglądają, szukają kontaktu. Więc jak gdyby od strony dobrego serwisu. Powinno być wyjście do tego gościa albo zostawienie go w spokoju, w jakim on sobie życzy, albo właśnie zaopiekowanie się nim na poziomie, jaki on by chciał. I o tym myślę, mówiąc, atmosfera. Mhm. Co jest już w tym momencie trochę powinien trudniejsze? To, kelner kelner powinien, powinien to rozróżnić, tak, umieć rozróżnić. Powinien spojrzeć i przynajmniej powinien być zainteresowany. I to, co pan powiedział, czy smakowało, to też nawet pan, który tego nie lubi, zapewne rozróżni, czy smakowało, albo. Czy panu smakowało z zainteresowaniem, bo ta osoba może faktycznie jej zależy na tym miejscu? Może to nie jest przypadkowe miejsce pracy? Może ona tę pizzę podała już po dwóch latach i pięciu miesiącach pracy w tym miejscu. Uzyskała 58 tysięcy opinii, które połowę przekazała do kuchni, ta pizza faktycznie staje się coraz lepsza. Mhm. Ja doceniam, Starania, ale starania. Ja nie, nie cierpię fałszu i nie lubię czegoś takiego, że ktoś odwala. Nie lubię ludzi, którzy odwalają swoją robotę. Więc jeżeli ktoś mnie zapyta, czy, sma czy smakowało i to będzie wynikało z jego zainteresowania, ja to docenię. Ale jeszcze często, gęsto się pytam, czy chodzi o marketing, czy o faktyczną odpowiedź. Opowiem pani pewną historię. Otóż byłem we Wrocławiu zaproszony do szkoły, żeby porozmawiać z uczniami. I po tej rozmowie dyrektor szkoły zaprosił mnie na posiłek. Akurat jedliśmy w jego gabinecie. Trochę się zdziwiłem, bo przyniesiono znakomitą grochówkę. Ja grochówki nie jadam często. Myślę, że poprzednio, przed tym wydarzeniem, jadłem ją może 5 albo 10 lat wcześniej. Po czym znakomicie podane drugie danie. Nie pamiętam co to było, chyba polędwiczki. Z, 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 no, pięknie podane, znakomicie smakujące. No i zadałem pytanie, a co jedzą uczniowie w tej szkole? Na co dyrektor mi odpowiedział, że no tam mają jakiś wybór, ale generalnie mniej więcej to samo. Ja mówię, jak to jest możliwe? Przecież to jest posiłek, za który ja bym na mieście zapłacił 70 zł. A on mówi tak: mieliśmy historię taką, że w czasie pandemii zgłosił się do nas szef. Kuchni jednego z najlepszych hoteli we Wrocławiu, ponieważ nie miał pracy. I został w naszej szkole i gotuje dzieciom. Te posiłki oczywiście one są dotowane, ale dowiedziałem się, że kosztują kilkanaście złotych, chyba 15 zł. To jest moim zdaniem cudowna historia, która pokazuje jak z czegoś, co było problemem, bo pewnie było problemem, prawda? Pandemia dla kucharzy, dla restauracji to był. Ogromny problem. Może z tego coś wyjść dobrego, prawda? Nam się kojarzy jedzenie szkolne z. Yy, znaczy, szczerze mówiąc, można zadać pytanie, jak nam się kojarzy. Zwykle nam się kojarzy z dzieciństwem, więc pewnie wszystko jedno, co jedliśmy, wszystko było dobre, prawda? Ale to pokazuje również, że da się zrobić również na przykład w stołówce szkolnej dobre jedzenie. To nie jest tak, że są miejsca, w których się tego nie da robić. Oczywiście, yy, chcieć to móc. Znam taką y, stołówkę w Międzyzdrojach, gdzie zostałam poproszona o sprawdzenie przepisów i właśnie jedzenia. Byłam zachwycona. Panie, które tam pracują wiele lat, naprawdę cudownie gotują. One gotują tak, jakby gotowały w domu. I to jest chyba taka podstawa y, żywienia zbiorowego, żeby po prostu gotować tak, jak w domu się obiad gotuje dla rodziny. tak, On, będzie, on powinien być prosty i pyszny. Nic więcej, tam żadnych wodotrysków, tam nie chodzi o żadne jakieś skomplikowane techniki, tylko po prostu prawidłowo to ugotować dogotować, nie przygotować prawidłowo yy, użyć przypraw i to będzie naprawdę cudowne jedzenie. Ja miałam okazję z racji właśnie zawodu, który wykonuję, kilka razy jeść w szkołach za granicą. To byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co uczniowie, oczywiście pod okiem swojego nauczyciela, przygotowali nam do jedzenia to czasami na imprezach dużych, rzekomo wow, dla vipów w Polsce je się o wiele gorzej. I to jest przykre. A proszę powiedzieć w paru zdaniach, czy rzeczywiście ta sytuacja pandemiczna wpłynęła tak bardzo negatywnie na stan polskiej kuchni? Mamy na pewno rozwój tego biznesu dowożenia żywności, prawda? Nie wiem jak to oceniać, no to jest z jednej strony korzystne dla ludzi, którzy chcą szybko zjeść i nie chcą wychodzić z domu, no ale to jedzenie nie może być dobre. Czy może? To jedzenie może być dobre, ale nie każde. No raczej stek, prawda, po pół godziny zrobienia, no nie jest dobry i tym podobne. Czyli powinniśmy proponować w dowozie je, dania, które się do tego nadają, tak? A bardzo często pro, proponuje się całą kartę. No oczywiście sushi jest takie najbardziej popularnym, no i nie dziwię się. Bo jeżeli wystarczy, że torba będzie zimna, prawda, i prawidłowo zawiesi się to, no to to jest faktycznie takie jedzenie, które można. Jakieś sałatki, tym podobne rzeczy. Natomiast czasami rozwożą rzeczy, które absolutnie się do tego nie nadają. No i ludzie wiedzą to. Nie wiem, ja się trochę dziwię. Pandemia wiele szkód zrobiła. Przede wszystkim wiele osób z zawodu wyciągnęła. I to jest chyba największy problem, dlatego że kucharze zostali sami na wiele miesięcy, bez żadnych pieniędzy. Żaden... No ten dyrektor szkoły mówił o tym, że na stanowisko szefa kuchni w szkole zgłosiło się kilkadziesiąt osób. Tak, Do... dlatego, że to jest etat, prawda? I jest mhm. szansa, że ta praca się utrzyma a w takiej sytuacji, dostanie się jakiekolwiek pieniądze. Tymczasem bardzo często kucharze pracują na jakieś B2B, czyli umowy cywilnoprawne. W takiej sytuacji ta umowa jest natychmiast rozwiązana i kucharz zostaje bez pracy. Gdzie mają ją znaleźć? No, tak samo jak my w restauracji, my piekliśmy chleby, jakieś zupy, pasztety, czyli takie właśnie rzeczy, które pierwszej potrzeby były, prawda? Także no, każdy sobie radził jak może, ale pandemia sporo, sporo szkody zrobiła w tym środowisku. Jaka jest pozycja kobiet w zawodzie? Uwielbiam o Polsce to pytanie. mówię. Fajnie. Jaka jest? No jest, może, coraz lepsza, tak? Nie, nie, jest... nie, nie pyta. <grym> <grym> nie musi pani mówić, że jest coraz lepsza. Proszę powiedzieć, jaka jest? Nie jest prosto mężczyznom pracować pod kobietą. Matka była osobą, którą trzeba było słuchać, ale to zawsze ojciec miał ostatnie zdanie, tak? Raptem wchodzi się do kuchni. To zależy wbawą... od rodziny. No, ale, ale, może, ale, tak. może tak. Tak, pan, ma pan rację. Dzisiaj chyba w dzisiejszych czasach, w młodym pokoleniu, może faktycznie tak nie jest. Ale raczej, no nie to... Może zaczyna się kojarzyć z tym szefem ta kobieta, ale jeszcze tak chyba nie do końca. Jest to problem. Zauważam nawet u siebie w kuchni, że... Oczywiście wykonują panowie polecenia, które wydaje, ale to nie jest coś takiego, że stają na baczność, tak? Kobieta, nawet jak jest twarda, ja jestem twarda, ale i tak jestem z drugiej strony miękka. No i to się wykorzystuje. Też zależy wszystko od kobiety. Ale nie jest to prosta sytuacja. To jest gdzieś tam umocowane kulturowo, prawda? Tak. U nas kobieta w kuchni to jest kucharka. Mężczyzna to jest szef. Tak, dokładnie. No i zresztą, jak się jest czasami na imprezach y, kulinarnych, siedzi się przy stole z panami niektórymi, to mówią, no tak, no, u mnie no, na sałatkach, na makaronach, no, na zmywaku, ja wiem, na grylu, nie, nie, no, na grylu, nie, no, nie. No. no, tymczasem u mnie kobiety pracowały i wszystko robiły, tak. Były suszefami, pracowały na kuchni ciepłej i, i świetnie sobie radziły, także. Absolutnie nie jest tak, że kobiety się nie nadają. Kobiety są inne, nie oszukujmy się, są inne. Kobiety zawsze będą patrzyły również na boki. Panowie będą szli przecinakiem do przodu i może też to stąd wynika, że więcej osiągają, tak? Idą do przodu, nie patrzą na koszty. Natomiast kobieta wszystkich po drodze podniesie, pomoże i może druga dojdzie do, tego, do tej mety. Ale dzięki kobietom wszystko jest ogarnięte. Więc, według mnie, najlepsze zespoły to są zespoły mieszane, gdzie jest i mężczyzna, i kobieta, gdzie wzajemnie się darzą szacunkiem i rozumieją się, że są inni. Dzięki temu mamy najlepsze zespoły. Przed audycją powiedziała mi pani, że pracuje pani w zawodzie 14 lat. Wcześniej była pani prawniczką, bardzo dobrą prawniczką. Są takie momenty, że pani żałuje tej decyzji? Nie, dlatego, że bardzo często w nocy nadal muszę to robić, poprawiać znajomym umowy albo tłumaczyć właśnie kolegom obecnie z branży, co oznacza pismo, które dostał. Więc jak gdyby nocą wykonuję pseudo zawód prawnika, czyli za, tłumaczę... Za prawem, za prawem nie musi pani tęsknić, bo je nie, pani ma. Tak. Bo cały czas jestem otoczona, zresztą właśnie połączyłam zawody wszystkie w jedno, jako sędzia kulinarny międzynarodowy. Wykorzystuje znajomość prawa, przede wszystkim umiejętność czytania regulaminów, dlatego że bardzo często na te y, konkursy przyjeżdżają ludzie, którzy w ogóle nie zapoznali się z tym regulaminem albo coś tam przeczytali i zaczynają robić rzeczy, które absolutnie nie powinni robić. No więc najczęściej tłumaczy, ale nie, słuchajcie, my tego nie sędziujemy, bo to sędziuje zupełnie inna grupa, i tak dalej, i tak dalej. Także przydają mi się te wszystkie zawody w jednym. A jakby pani miała powiedzieć w kilku zdaniach. Czego pani nauczyła nauka czy pobyt w tej no chyba najlepszej szkole na świecie, Le Cordon Bleu, prawda? Kucharskiej. Co takiego wyniosła pani z tej nauki? Ta szkoła nauczy szacunku każdego. Tam nie ma czegoś takiego, że my wchodzimy na salę i jesteśmy my i my. Nie. My jesteśmy ostatni. Także uczy nas pokory, której bardzo wielu z nas w tym zawodzie brakuje. Uczy nas. Od pozytywnego tego punktu widzenia słowa pewności siebie, ale nie arogancji, uczy nas tego, że ja wiem, czego nie wiem. Ja nie mam problemu z tym, aby się dowiedzieć, aby zapytać. Ja nie mam problemu z dzieleniem się wiedzą, tak? Czyli takiej chyba otwartości, takiej chęci przekazania tego dalej, nie zabrania, nie chowania, dzielenia się, a przede wszystkim nauczyła chęci, aby było lepiej, bo ja jako osoba już dorosłam, bo tę szkołę zaczęłam robić, gdy miałam 40 lat. Ja sporą wiedzę miałam idąc tam, ale zaledwie po miesiącu okazało się, że ja nic nie wiem, pomimo, że wiele lat czytałam, że wiele lat gotowałam. Dopiero tam dowiedziałam się, jak wiele się muszę nauczyć, i w pierwszym momencie byłam rozczarowana, taka buńczuczna. Halo, ja? przecież ja tyle wiem, ja tyle książek przeczytałam, ja tyle rzeczy pokroiłam, ugotowałam, upiekłam. Ale nie, ta wiedza okej okay, przydawała się, ale tam dopiero zrozumiałam właśnie te procesy, dlaczego za tym piątym razem to samo ciasto mi mogło nie wyjść. Także nauczyła mnie takiej pokory, chęci poznawania czegoś nowego i takiej otwartości na innych. Także wszystkim polecam, może niekoniecznie te szkoły, bo one są bardzo drogie, ale obcowania z takimi ludźmi, którzy właśnie z jednej strony będą wymagać niekoniecznie szukajmy ludzi, którzy są zawsze Chwalący i mówiący, tak, tak, dobrze, dobrze. Bo to oznacza, że nie zależy. Ja bardzo często prowadząc dyskusję z kimś narażam się, tak? Przez to jestem może czasami nielubiana. Okej, okay, trudno, biorę to na kark. Ale dzięki temu ci ludzie się rozwijają. Dzięki temu ci ludzie stają się lepsi i po pewnym czasie mówią, a szefowa miała rację. Szkoda, że ta szkoła taka droga, bo z tego, co pani mówi, to właściwie. Każdy powinien ją skończyć. Najlepiej dziennikarze, żeby ją skończyli, bo ona jest, jak rozumiem, uczy w ogóle życia. Uczy życia i to samo moi zawodnicy, których ja uczę, właśnie zawsze mówią, że nie tylko uczę ich gotować, ale również uczę ich życia, czyli takiej postawy właśnie życiowej, żeby im było lepiej w życiu. Bardzo dziękuję. Iwona Niemczewska, szefowa kuchni, właścicielka restauracji w Szczecinie, jurorka międzynarodowych konkursów kulinarnych. Była gościem raportu o stanie świata sezonu nieogórkowego. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, i życzę smacznych ogórków małosolnych. Kolejny odcinek sezonu nieogórkowego w środę, w sobotę, raport o stanie świata, w poniedziałek raport o książkach Agaty Kasprolewicz. Proszę słuchać każdego odcinka raportu o stanie świata. One powstają dzięki państwu. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: firma Ampio Smart Home, Arctic Paper, producent papierów publikacyjnych Munken. Dbamy o jakość w książkach. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Crystal Mountain, luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko, adwokat Leszek Kieliszewski, kancelaria Legality, www.legality.com.pl KR Group, firma outsourcingowa, www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com Michał Małkiewicz. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna Agencja Mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy Hotel Szum z brzegu, 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design. Dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy, bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu Człowiek w Zagrożeniu.pl Duna Language Services Biuro Tłumaczeń do Zadań Specjalnych Duna BIS Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Estspipe pl. FDS System Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych Plexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. Granada Pensjonat i Spa w Dusznikach-Zdrój u podnóża Gór Stołowych. Granada.pl. JMP – Znakomicie oddychające i przeciwdeszczowe kurtki na rower produkowane w Polsce. sklepjotemp Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. Lively, konferencje i eventy online. Lively, wszystkie narzędzia online w jednym miejscu. Lively.pl LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii w poszukiwaniu idei XXI wieku. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health miodymanuka.pl Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Odo24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. Odo24.pl 5KS Estate. Nieruchomości w Hiszpanii. www.5KS Firma logistyczna OSTSPED.pl Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. TIKSTOP.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Www. Wayman Software. Firma Yameo, z Y na początku, specjalizująca się w rozwoju oprogramowania, oferująca produkt do zdalnej komunikacji z klientem. Lider IT innowacji w sektorze ubezpieczeniowym, bankowym, zdrowotnym. Zen pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.